Witam wszystkich na kanale Enduro Concept Garage. Nie tak dawno rozmawialiśmy trochę o odpowiedniej konserwacji łożysk igiełkowych łącznika wahacza. Po nakręceniu tamtego odcinka zastanawiałem się, co jeszcze można byłoby zrobić, żeby dodatkowo zabezpieczyć łącznik wahacza przed wilgocią, przed uszkodzeniami zewnętrznymi, bo jak wiecie, jest to element wystający. I podczas przejeżdżania przez różnego rodzaju przeszkody nierzadko się zdarza, że uderzamy łącznikiem wahacza czy to w jakiś kamień, czy w belkę, czy też w innego rodzaju przeszkodę. Aha! Ale urwał! Ale to było dobre! Poszukałem trochę w internecie, pogrzebałem i znalazłem kilka interesujących propozycji, co jeszcze można zrobić, żeby dodatkowo zabezpieczyć łącznik wahacza. Enduro Concept Garage presents. Dzisiaj po zebraniu tych wszystkich informacji w jedną całość spróbuję wykorzystać najciekawsze myśli i zrobić dodatkową osłonę łącznika wahacza. Taką, która zabezpieczy nam w pewnym stopniu oczywiście łącznik wahacza przed zachlapaniem błotem, przed wilgocią, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi. Z uwagi na to, że w moim motocyklu pod silnikiem znajduje się ta blacha, będę ją musiał odkręcić, ale wykorzystam ją także jako pomoc do skonstruowania osłony łącznika. Zabieram się zatem za demontaż blachy. Ok, blacha znajdująca się pod silnikiem została odkręcona. Zatem przechodzimy do kolejnego etapu. Tak wygląda spód motocykla. Jak widzicie, silnik jest chroniony blachą. Chodzi o to, żeby tą tylną część tej blachy osłaniającej silnik wykorzystać jako bazę do zaczepienia dodatkowego zabezpieczenia łącznika wahacza. W pierwszej kolejności spróbuję zrobić tutaj pewnego rodzaju uchwyt, na którym obędzie się trzymała cała osłona. Teraz z takiego aluminiowego profilu wytnę szlifierką kątową po wcześniej wyrysowanych liniach taką blaszkę. Tutaj będą później wywiercone otwory do zamocowania tej blaszki w tamtej blasze, która osłania silnik. Tak mówiąc na marginesie, tą strzałeczkę typu Adam Słodowy wykonałem na prośbę jednego z widzów, jednego z Was. A więc zabieram się do cięcia. Po wycięciu i oszlifowaniu tych ostrych krawędzi mamy mniej więcej taką blachę. Jest to blacha o grubości 1,5 mm. Wywiercę teraz tutaj w tych miejscach otwory i przymocuję ją w tym miejscu. Ok, otwory wywiercone. Teraz za pomocą śrub z takim płaskim łbem przykręcę tą blachę w tym miejscu. Ok, blacha przykręcona. Niestety podczas przykręcania urwał się łeb tej śruby, w związku z tym na potrzeby materiału zastosowałem zwykłą śrubę
zubem sześciokątnym. Później ewentualnie poszukam takiej jak ta. Teraz musimy od tej strony przykręcić nakrętki z podkładkami. W tym momencie całość wygląda mniej więcej tak. Tutaj jest ta blacha, która była pod silnikiem, natomiast tu mamy ten nowy element. Łącznik wahacza znajduje się nieco dalej i teraz dorobimy kolejny element, który będzie nam chronił aż dotąd cały ten łącznik. Jak widzicie, nawet tutaj jest uszkodzenie powstałe na skutek uderzenia o jakiś twardy przedmiot. Z takiego dość mocnego, ale elastycznego tworzywa dorobiłem taki kształt, który przymituje w tym miejscu. Ok, teraz kiedy mamy wywiercone już wszystkie otwory, bierzemy się za nitowanie. Będzie nam potrzebnych 5 nitów, 5 podkładek i nitownica. Teraz będziemy montować z powrotem blachę do motocykla i za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda po zamontowaniu. Ok, moi drodzy, całość po zamontowaniu wygląda mniej więcej tak. Jakie są wady i zalety takiego systemu? O tym pewnie będę Was informował w późniejszych materiałach. Natomiast na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi, oczywiście zapraszam do tego, abyście pisali w komentarzach. Ok, moi drodzy, w tym materiale to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oceniania tego filmu. Subskrybujcie kanał. Na dzisiaj to wszystko i do następnego.